Łukasz Kocur. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej rozmowie Dnia Echo 24. No a dziś, drodzy Państwo, zaczniemy jednak od statystyki, bowiem wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie Polski, a także na Dolnym Śląsku, w tym również we Wrocławiu, okazuje się, że nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku do 65 roku życia, tutaj przypomnijmy również, to jest ta granica ustawowo uznawana za starość, wzrośnie aż o 1/4. Okazuje się, że coraz więcej osób starszych będzie także w miastach i o tych tendencjach dziś między innymi oraz o tym, co czeka nas na starość, porozmawiam z moimi gośćmi. Są nimi pan Michał Kowalski, dyrektor Domu Opieki, a także Centrum Angel Care we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. A także pan Tomasz Kupiec, fizjoterapeuta. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, rzeczywiście Państwo, którzy na co dzień widzicie seniorów, ich ciężką pracę, powrotu do zdrowia, często ich zmagania właśnie ze starością, z tymi ułomnościami, o których przecież na co dzień często nie rozmawiamy. Opinia publiczna, wiemy, jest nastawiona na to, co młode, szybkie, a także co nas dotyczy na co dzień. Widzicie Państwo ten wzrost, czy rzeczywiście wrocławianie się starzeją w takim tempie, jak dane statystyczne to pokazują? Ja myślę, że zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych rośnie. Wynika to z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że liczba tych osób po prostu jest coraz większa. Z drugiej strony, ich świadomość tego, czego mogą oczekiwać, ich oczekiwania od życia też są inne niż były kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj osoby, które przechodzą na emeryturę, szukają na początku aktywnych form spędzania czasu, szukają towarzystwa innych ludzi, szukają też, powiedzmy, samorozwoju. Często zaczynają robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robili, żeby zrobić coś dla siebie. Myślę, że to daje duże pole do działania nie tylko podmiotom takim jak nasze, ale też władzom lokalnym, po to, żeby nakierowywać się na te potrzeby seniorów, osób starszych, które w środowisku funkcjonują i będą funkcjonowały. Za moment do tej aktywności w życiu seniora powrócimy, natomiast ja pozwolę sobie powtórzyć jeszcze to pytanie. Jak Państwo patrzycie na przykład Zachodu, Izraela, gdzie również Angel Care posiadało swoje placówki i stamtąd również idzie ta polityka w stosunku do seniorów i osób starszych, no to czy rzeczywiście nasi seniorzy, wrocławscy, dolnośląscy, w taki sam sposób, panie dyrektorze, starzeją się jak ci na Zachodzie? Czy jednak widzicie Państwo jakieś różnice? Pytanie być może ogólne, ale no bardziej chciałbym też się dowiedzieć o tą kondycję psychiczną, bo to jednak Państwo z nimi jesteście na co dzień. To ciekawe pytanie. Ja myślę, że nigdy nie ma takich prostych porównań. Możemy powiedzieć w ten sposób, porównując sytuację choćby w krajach zachodnich, do których Izrael jest bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o politykę senioralną, to u nas w Polsce wszystko dzieje się później. Osoby starsze zwlekają z decyzją odnośnie tego, czy iść do lekarza, zwlekają rodziny z diagnozowaniem tych osób, wreszcie rodziny również zwlekają z przekazaniem pod fachową opiekę tych osób starszych. Możemy więc powiedzieć, że na Zachodzie częściej i szybciej się diagnozujemy, że wtedy jest większe pole do działania i dla specjalistów, i większe pole do działania w ramach pobytu w domu opieki. Odczyto, panie dyrektorze, możemy odczytywać w następujący sposób, że raz jesteśmy społeczeństwem bardzo konserwatywnym, w dobrym tego słowa znaczeniu, że stawialiśmy przez drugie, trzecie pokolenie wstecz właśnie na rodzinę. To znaczy jest taki tok myślenia do tej pory i strach przed tym, żeby oddać przykładowo rodzica, no bo jednak dobrze by było nim się zaopiekować na własną rękę. No a z drugiej strony być może ta medycyna po prostu jest na wyższym poziomie na Zachodzie i stąd ta większa świadomość tamtych seniorów, prawda, a nie naszych. Gdzie tak naprawdę szukać rozwiązania i od czego można zacząć tutaj na rynku wrocławskim? Myślę, że częściowo oczywiście zawsze wina tkwi w systemie i tak naprawdę ograniczenia w dostępności do opieki medycznej są tutaj dosyć istotną przesłanką. Wystarczy spojrzeć na kwestie
ilości lekarzy geriatrów, których w województwie chyba mamy bodaj 10 z tego, co się orientuje. To bardzo mało. Tak. To jest taka specjalizacja, która przez lata, można powiedzieć, była zapomniana. Natomiast ona w długim wymiarze czasowym może przynieść wymierne korzyści również dla systemu opieki zdrowotnej. Ja przypomnę może, że geriatrzy patrzą na pacjenta starszego wiekiem, na seniora, holistycznie. Oni mają tę umiejętność patrzenia z perspektywy czasem kardiologa, ortopedy, neurologa. Wszystko po to, żeby na tego pacjenta spojrzeć całościowo i żeby zaproponować mu model leczenia czy model funkcjonowania, który jest odpowiedni dla jego wieku i efektywny. To również prowadzi do oszczędności w systemie opieki zdrowotnej. Geriatrzy dążą do optymalizacji ilości leków, które zażywamy, potrafią podpowiedzieć, gdzie powinny te akcenty w codziennej pielęgnacji być rozłożone po to, żebyśmy dłużej zachowali sprawność i byli bardziej efektywni w tej opiece, którą dostarczamy. A czy możemy jeszcze pokusić się o liczbę geriatrów, która tak naprawdę powinna być, żebyśmy mogli rozmawiać w kategorii jakiejś takiej normy europejskiej tutaj u nas na Dolnym Śląsku czy na samym Wrocławiu? Ja myślę, jak ta skala wygląda? Znaczy 10 mamy obecnie, tak? Ale wiemy, że to jest za mało. Do jakiej skali powinniśmy dążyć tak naprawdę, aby było już na czym budować? Powiem tak, nie chciałbym skłamać, ale badania, które kiedyś czytałem, pokazują nam, że ilość lekarzy geriatrów jest na poziomie bodaj 20% średniej starych krajów Unii Europejskiej. Może w ten sposób się wypowiem, bo nie chciałbym tu mówić o krajach, powiedzmy, Czechy, Węgry, dlatego że nie miałem takich danych. Panie Tomaszu, po tym przydługawym wstępie mamy przynajmniej określony problem. To znaczy tak, możemy już śmiało teraz powiedzieć, mała liczba geriatrów, służba zdrowia i opieka nad osobami starszymi wciąż kuleje w naszym kraju. Nawet oczy opinii publicznej często zapominają o tym, co dzieje się tak naprawdę w jesieni życia z osobami starszymi. Słyszymy o przypadkach, że często są w cieniu społeczeństwa i zostają sami sobie. Skandaliczne przypadki, że nie wystarczy im dosłownie na lekarstwa. No właśnie, co się dzieje z psychiką osób starszych, którzy przychodzą do Pana? Jak zacząć fizjoterapię, skoro tyle w tym systemie jednak jest do zmienienia? Od czego można zacząć i co możemy powiedzieć dzisiaj naszym seniorom, nawet na własny użytek? Jak mogą się ratować sam? Najistotniejszy element jest to, żeby wyłapać potrzeby naszego seniora. Tak naprawdę czego on potrzebuje, czego oczekuje od życia. Jeżeli widzimy, że jest wycofany, zmobilizować go do większej aktywności. Każdy przypadek traktujemy oczywiście indywidualnie, tak? Zdecydowanie tak. Nie ma jakiegoś schematu? Nie ma schematu. Są badania, które wykonujemy osób starszych, ale generalnie one nam służą do tego, żeby stworzyć indywidualną opiekę. I możemy trójpłaszczyznowo. Przede wszystkim socjalnie musimy wpłynąć, czyli przywrócić seniora do społeczeństwa. Bardzo często osoba idąca na emeryturę traci swoją pozycję społeczną. Tak? Więc tutaj na tym tle socjalnym tworzenie grup formalnych, nieformalnych, chociażby to jak tutaj w naszym ośrodku Klub Seniora, pozwala odnaleźć się seniorowi z powrotem w społeczeństwie. Czyli ta aktywizacja osób starszych jest naprawdę kluczowa. To znaczy powinniśmy może starać się uciec od takiego mechanizmu, że rzeczywiście zatrzymajmy starszą osobę, babcię, dziadka, tatę mamy w własnym zaciszu domowym, bo to też chyba nie o to chodzi w takim razie. Tak dobrze, żeby pracowała w grupie, żeby były stworzone odpowiednie warunki. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że badania dowodzą, że właśnie socjalizacja opóźnia proces starzenia mentalnego, fizycznego. Po prostu jesteśmy bardziej aktywni. I te szare komórki pracują cały czas. Dokładnie tak. I tutaj są różne kierunki działania. Czy to będzie stricte fizjoterapia, działanie w klubach seniora, gdzie zajęcia są bardziej rekreacyjne, sportowe. Czy to będzie terapia zajęciowa, która też jest bardzo mocno nastawiona na aktywizację całego ciała. Tak? To nie są tylko zajęcia manualne. Tam są zajęcia z technik zapamiętywania, trening mózgu. Różne zajęcia artystyczne, które rozwijają zdolności i jakieś tam umiejętności seniora. A jeszcze Pana jako fizjoterapeutę chciałem dopytać, czy są może jakieś sposoby, kiedy rzeczywiście senior pozostaje sam ze sobą,
które w codziennym życiu mogą mu pomóc normalnie albo troszeczkę łatwiej funkcjonować? To znaczy polecenia, które by teraz mógł po prostu usłyszeć, jeżeli takowi nas oglądają. Są takie techniki, są takie możliwości. Muszą być umiejętnie przekazane, ale pojawia się ten aspekt demencyjności. Tak? Jeżeli mam osobę sprawną, która potrafi decydować o swoich działaniach, no to prawda, tutaj jest ta motywacja główną taką siłą napędową. Jeżeli tutaj uderzymy w tym kierunku, no to są techniki najprostsze, krzyżówki, nauka języka na starość. Tutaj bardzo mocno w tym kierunku otwierają się uniwersytety trzeciego wieku, które też dają taką możliwość, ale już na zewnątrz. Tak naprawdę zamknięcie się w domu nie jest normalną rzeczą dla człowieka, tym bardziej dla seniora. Więc trudno mi jest dać receptę na to, żeby być zdrowym samemu w mieszkaniu, no bo nie da się tak naprawdę. Nie da się ze względu na to, że nie mamy takich możliwości, żeby z kimś porozmawiać. Z drugiej strony rodzina też nie jest w stanie nam zapewnić pewnej takiej opieki i stymulowania naszych bodźcami, tak, naszego ciała. Ale możemy również powiedzieć przewrotnie w drugą stronę, że tutaj we Wrocławiu, kiedy wspomnieliśmy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, mamy również taką sytuację, że trafiają do Państwa, do centrum, między innymi seniorzy, którzy, no widzicie, że są aż nadaktywni, to znaczy, no, jak kiedy widzimy marsz kapeluszy, bicie rekordu Guinnessa, uśmiechniętych ludzi z chęcią do życia i te aktywności wręcz łakną, prawda? Czy to jest tak, że też jest problem w drugą stronę, że jakoś trzeba im dobrze zorganizować jednak ten czas? Ja myślę, że obserwujemy takie sytuacje również, tak jak wspomniałem, w klubie seniora, który działa u nas. Mamy stałych bywalców, którzy zapisują się na wszystkie możliwe zajęcia. I myślę, że patrzymy na to przede wszystkim przez pryzmat takiej silnej potrzeby przynależności do społeczeństwa, byciu aktywnym, nie zatrzymania się nawet na moment, po to, żeby nie stracić niczego z tego, co oferuje życie. Z drugiej strony, myślę, że tutaj może pan Tomasz lepiej się wypowiedzieć, seniorzy muszą znać swoje ograniczenia, muszą wiedzieć, co mogą robić, czego nie mogą robić. Przy tych zajęciach, które my organizujemy w ramach klubu seniora, zawsze zwracamy na to uwagę, dlatego że to są też zajęcia w ramach aktywności fizycznej. Musimy wiedzieć, jakie są przeciwwskazania, co dana osoba może robić, czego nie może robić. Myślę, że to jest bardzo ważne. Mówi się, że sport to zdrowie, natomiast trzeba mieć, wydaje mi się, takie zdrowe podejście do tego, żeby wiedzieć, co można, a czego nie i jakie są te ograniczenia. Myślę, że tutaj kluczem jest poznanie własnego ciała. Jeżeli ludzie są aktywni od pewnego czasu, czy też prowadzili zdrowy tryb życia, znają swoje ciało, wiedzą, na co sobie mogą pozwolić. Myślę, że większe ryzyko jest właśnie przy takich osobach, które przychodzą i zaczynają coś od nowa, nie do końca mają świadomość własnych ograniczeń i to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę. Panie dyrektorze, to również jest tak, że aby fizjoterapeuci na przykład mieli łatwiejszą pracę, to warto dużo, dużo wcześniej jednak pomyśleć, co z tą naszą starością, czy taką politykę firmy również Państwo prowadzicie, że tą świadomość społeczną w samym Wrocławiu chcecie podnieść, ale nie wśród ludzi starszych, wśród wszystkich tak naprawdę. Powiem tak, to co Pan mówi, to jest bardzo ambicjonalny projekt. Tak naprawdę pracy... To pytanie, czy możliwe do zrealizowania. Dokładnie, pracy do wykonania jest bardzo dużo. Ja myślę, że jesteśmy tutaj wyznawcami zasady, że kropla drąży skałę. Poprzez klub, który funkcjonuje i fundację, chcemy to na miarę naszych możliwości krzewić zdrowe formy spędzania czasu, aktywność. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu mieliśmy również wykłady przeznaczone dla rodzin odnośnie chorób demencyjnych choćby, jak rozpoznać, jak diagnozować, co robić, jeżeli w rodzinie zdarza się taka sytuacja i nabieramy podejrzeń, że no jednak jest jakiś problem, który dotyka mamę, babcię, dziadka. Raczej stawiamy tutaj jak zwykle na wczesną diagnostykę. W tym również my jesteśmy w stanie wesprzeć seniorów, ale też rodziny. Trzeba tutaj nie zapominać o tym, że senior funkcjonuje samodzielnie do pewnego momentu. Potem ta rola rodziny
w jego opiece się bardzo zwiększa. To możemy powiedzieć, że zaczyna się od drobnych spraw w stylu pomocy w zakupach i tak dalej. Natomiast potem zdarza się często, że ten proces starzenia następuje bardzo, bardzo szybko. Zwłaszcza osób, które wcześniej nie były diagnozowane, nie do końca wiadomo w jakim są stanie fizycznym i zdrowotnym. No właśnie, co z tą stroną psychiczną? Powrócę raz jeszcze do tego wątku naszych seniorów. To znaczy Państwo widzicie cały etap od momentu, kiedy ktoś już jest pod Państwa skrzydłami i ten etap końcowy, kiedy seniorzy rzeczywiście wychodzą na prostą. Dużo jest takich przypadków właśnie tutaj we Wrocławiu, kiedy udaje nam się przywrócić takiego seniora do pełni sprawności fizycznej. Tak naprawdę to zależy od specyfiki jednostki chorobowej. Jeżeli mówimy o środku naszym i centrum opieki, to tam nasi mieszkańcy zostają z nami do końca. To jest specyfika tego ośrodka, że te osoby już nie są samodzielne w obrębie swojego mieszkania. Rodzina bardzo często nie ma narzędzi, żeby zapewnić im odpowiednią opiekę w domu. Jeżeli mówimy o opiece pielęgniarskiej, opiekuńczej, często rodzina przez jakiś okres stara się zapewnić tą opiekę. Ale w pewnym momencie pojawia się problem wyłączenia tej rodziny z życia własnego. Rodzina organizuje opiekę, rodzina koordynuje to wszystko, rodzina się martwi i traci swoje życie. Tak? W pewnym momencie pojawia się tylko na horyzoncie rodzic, którego trzeba zaopiekować, którym trzeba się zaopiekować, którym trzeba zapewnić opiekę w nocy, w dzień. Dlatego nasze centrum odciąża rodzinę. To nie jest oddanie. To jest zapewnienie dobrego mieszkania seniorowi w społeczeństwie. Przywrócenie do społeczeństwa w pewny sposób. Zapewnienie dużo większej ilości aktywizacji, które opóźniają proces starzenia. I tu jest domena centrum seniora. No i rzeczywiście jest tak, jak panowie powiedzieliście, to nie zawsze członkowie rodziny przecież są w stanie zaopiekować się niedołężną czy obłożnie chorą starszą osobą. No i wtedy właśnie z pomocą przychodzą prywatne opiekunki, pielęgniarze czy ośrodki opiekuńcze, ale zarówno publiczne, jak i oczywiście prywatne. Dziś między innymi staraliśmy się odpowiedzieć przynajmniej na te kilka pytań, jak pomóc uzyskać dodatkowe też informacje dla tych osób starszych, bo rozumiem, panie dyrektorze, na koniec jeszcze dopytam. Jest tak, że seniorzy również z ulicy mogą do państwa przyjść i o takie porady zapytać. Tak, w ramach klubu seniora, tak jak powiedziałem, organizujemy naprawdę szerokie 7 spektrum. 7 dni w tygodniu, tak? Można tak, przyjść do państwa. 7 dni w tygodniu organizujemy szerokie spektrum aktywności. Dobrze, w takim razie tutaj musimy wejść słowo i kończymy i zapraszamy także naszych seniorów. Pan Michał Kowalski, dyrektor Domu Opieki, a także Centrum Angel Care we Wrocławiu, a także pan Tomasz Kupiec, fizjoterapeuta. Dziękuję panu za przybycie. Dobranoc. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej rozmowie Dnia Echo 24. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.